Siema, z tej strony Spider-Man. No i witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Spider-Man Remastered. Lecimy. Idzie do więzienia. Właśnie, w poprzednim odcinku pogadaliśmy, już kupiłem. Jeśli nie widziałeś, to być tu w stałym górnym roku. Co sobie? Awans. Musiałem, że z tym się coś zrobił. Jakiś lepszy. Punkt umiejętności. Fajne. Coś jest dobre? To jest zajebic. A coś mi się tak wydaje, że to. To będzie to. Szybki los, Boże, masz. To tak proszę nie jest, nie? Dobra. Mapa. O! Takie pije, pipu, 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 pipu. To jest ty pięknie! Postać. Co ja? Pidoś papkę sobie. Wzrost, fajna umiejętność. Aktorka. Boże, co? Okej. Okay. No to wszystko wiemy. Spalę. Okej, okay, tu jest to wszystko. DC. Główna fabuła. Aktywne. Okej. Okay. Tu. Zablokowany. I tu... Black Cat. Okej. Okay. To. What is this? Turf Wars. Okej, a to jest late. Jeśli chcecie wszystko, wszystkie te, żebym ograł, to musicie łapki dać. Długo łapek. Nie wiem, jak widzieliście, bo nagram to na zapas. Bo ja w to gram, haruję. Herbatki napiję. Parker, gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy... No już, herbatę piję. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Nie, to niebezpieczne. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopot. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. Ponieważ... Właśnie tak nie mogę. Mógłbyś? Idę zabrać. Wow! Dobrze, znamy. Fajne jest to, że można sobie tak latać wszędzie, no nie? Skiga! Sorry, jeszcze się uczę. Siema. Cześć. Na dół. Przepraszam, doktorze, ale... Jak on się przebył tak szybko?
oktaw. Zaczął pan beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Tłumik mocy. Ale to była beka. I fajnie by było, nie? O rany. Może lepiej to przerwać. Jeszcze nie. Oktawie. Z pewnością. Chwila. No a poszło mu tam. Doktorze, wszystko gra? W sumie jak Octavius, bez maski. Ja to nie wiem. To nie Octavius. Albo nie, w przyszłości. Jacyś ranni? Nie, to wszystko moje. Nie. Poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Ale nie pogadamy. Sama. To nie za. To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść? Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale muszę ustalić, co poszło nie tak. Kiepsko wyglądasz, mały. Siema. Zobaczmy, co ci jest. Octavius. Mamy to! Octavius! Industries. Przepalony obwód. Cholera. Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałby to. Jak to obróci? Dobra, widzowie. To. Mam. Komponent, tak. Okej, muszę przepiąć serworegulator. Jak w nieźle. I talana. Okay, a co teraz? Jeszcze coś? Okej. Okay, teraz dobra. Wyrównać napięcie. Czy ty uważasz, że ja się znam? Znam się. Co damy mu rozwiązanie, on się stanie Octaviusem, tak? Łatwo, nie ze mną taki numer.
Zobaczmy, czy działa. Jak nowy. Dzięki. Dobra. Testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. Protezy, bo komos. Dobrze. A to? Dziś wielki dzień. Może otrzymamy grant. Jesteśmy gotowi. Prace rozwijały się w imponującym tempie. Do akceptowalnego stanu, ale panie, chłopak ma niesamowity talent do partyzanckiej nauki. Byłem już gotów zamówić specjalną część zamienną, gdy wrócił ze sklepu z narzędziami, z rozpuszczalnikiem i szczoteczką do zębów. Bum! I po problemie! Ten chłopak to geniusz. Jest spóźniony geniusz. 10 po. Co jest? Chyba nie zapomniał o dzisiejszej prezentacji. Przepraszam, że pana zawiodłem. Okej, ja to się tu rozejrzeć. Jeśli mam możliwość, to jeszcze chcę sobie popatrzeć na nie, bo zawsze to jakiś tam misterek może być jakoś. Muzyczka na przykład. Tak. Pita paka. Doktor Octavius chyba nigdy nie traci optymizmu. Dobrze, jak my pakerek. Peter, raz jeszcze dziękuję, że zająłeś się tymi esencjami. To właśnie one stanowią sąd dzięki nauki. Gdy stykowaliśmy się do kolejnej grupy, zaczęła mnie dręczyć pewna myśl. Czy na pewno nie moglibyśmy jakoś skutecznie zastępować kończyny? Głupie, wiem, ale może nie? Dobra. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. Kompozyt hydrożelowo-polimerowy. Mocny, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Okej. Dobra, muszę spadać, zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Rozdanie dyplomów. Kiedy to było? Na studiach odbywałem staż u doktora. Uświadomił mi, że w fartuchu mogę zrobić tak samo dużo dla świata, co w Rajtuzie. Może i więcej. Doktor dokonał w swojej karierze wielu przełomów, ale zawsze był spychany na drugi plan. Zwykle przez Oskorp. Tym razem będzie inaczej. Oskorp, no to jednak jest tu Oskorp, jest Fisk, to dwie i te same. Dwie firmy podobne. Interesują mnie te teksty, a nie kaskady, doktorze. I będziecie je mieli. Uwierzcie, nasza praca wygląda coraz bardziej obiecująco. Ta kaskada reakcji była niesamowita. No nie wiem, nie było mnie. Następnie. Oj, strój. Niedobrze wygląda. Spidermania, tu Yuri. Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla bików. Fisk jest w trakcie. Dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Grajki. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Elektro... Płyniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu Fiska. Zapraszamy na program Tylko Fakty z Jasona Damisonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Pulitzera. Dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily View. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli tak.
faktach z Jasona Davisonem. Programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca. Okej, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Jasona Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może otrzymanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnich doświadczeń? Nie, hydraulikiem. W takim razie, zamknij pić! Zastanawiaj się, że kim ludzie, a ja powiem ci coś o szefach mafii. Jak tylko tak nie zniknie, każdy dreści go wieszony złotym łańcuchem po babci, łapie na spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem Francji. Panie lata. Wojna gangu, a kurde, czujesz jak w Minecraftie, tylko tak realnie, to dużo. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak? Co? Jedno wydzielę. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz balowy kostium? W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscar. Ale to było warto. Tak. Ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża. Całe miasto. Elektro. Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z wież nie działa. No to wiadomo, że mi się zamieni. To z zewnątrz? Może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiem, kto gość. Lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. Dobra. Spójrzmy na te wieki. Zmieniono pasma sygnału wejściowego. Ta-la-la. Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopot się. Zajmę się. Nie, zwyczajnie chcę sobie w ogóle chcieć. Osłaniajcie mnie. Hejka. Siema. Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. Ale został zbyt. Dobra, gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. To nie wiem. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego. Spider-Co. Proszę nie. Spider-Kto? Ko? Właśnie. Jest nasz ptaszek. Odczep się. Wyglądałem tak samo, co nie? Ona.
Masło. Odczep się, mówię! Boxdead, co ty tam robisz? O, drugi masło! Nie, to jest Boxdead, ten w kurce, ten na podkład. Nie! Nie dotykaj mnie! Zostawcie ją! Odejdź stąd, albo ona zginie. Puszczaj mnie! Mała narca. Wiedziałam, że Jameson nie ma racji. Jesteś trochę dziwna, ale masz dobre serce. Też mam plakietkę. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce? Ośrodek Fist. Wiem. Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście. Bez dwóch zdań. Moja mama tak i robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki. Panie Misaku. Nazywam się Spike. Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Dobra. Wysoko obserwuje swój cel. Długo uwierzę na słuchowo. Sir, relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy... Wiem, że powie też skąd. Uważała go za narwańca. Już tego żałuję. Ja popieprzam to. Daj. Ej! Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały mnie tylko przez tak. Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Wow, wow, wow. Cool.
mój plecak. O, wow! To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Fajnie. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. Menu z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal. Ale ona nie zgłaszała. Taki, jesteś tam? Parę przeczni dalej jest napad. Spider Cop rusza do akcji. Pół człowiek, pół kompletnej glina. Miałem inne plany. Tam. No i dalej, ale. A tam? Tam mamy też lepę. No to tam spadniemy zaraz. Po tym napadzie! Ja bym się pieprzył przez tą szybę, ale no wiecie, nie? Taki niekontrolowany. Cześć, chłopaki! Ja! Spider-Man! No i tak chyba poszło. What's up, man? Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Pozwól, że pożyczę twoje drzwi. Dobra, Yuri. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Dobra, co są powiedzieć? Chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Spider-Cop? Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Yuri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. Ale przepraszam, nie sądzę. Moje ramię dość szybko odzyskało sprawność. Rachunek spłacałem jeszcze bardzo długo. Dobra, chyba bym chciał raz to. Po drodze wskoczyć można. A, ładny widok. Harego do nocnego klubu. Ale zawsze mnie pamiętał. 2015, dobra. Czy jeszcze my na tej mapie coś tu mamy z plecaków? Na razie nie, dobra. Tak. 55 plecaków? Oj!
Okej. Okej, łatwo, ładnie. Jest, ukończyliśmy misję, dobra. Plecaki nowe. Okej. Okej, no to przydałoby się w sumie cofnąć, zacznijmy od tego. Dobra. Czemu stałem... Ale czy rzut, albo... Jak to działa? A, podskakuję, nie dostrzegam. Aha. Sorki widzowie. Dobra, jak to działa? Ale wam broń. Okej, to też fajne. A to? A. Okej. Tu już mamy nową umiejętność. A po czym one? Dobrze. Nie przywózki na placu nie potrzebują rozwózu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Ooo, mnie przestrzone. Fajne. Dajmy go też do domu, będę trzeba coś, nie? Doktorze, jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. No. Ale nie, widzę. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy... Dzięki, jak przyjechał. Jak spadłem... Zwróciłem dzieciakowi balonik, który odprunął, a on zrobił dla mnie coś takiego. Dla takich chwil warto się starać. Coś z tego coś nagrało. Okej, po prostu poważnie, bo z spiskiem ciężko mi to pisać, ale o, dobra, dobra. A ja chciałbym jeszcze tam plecaczek sobie odebrać i dopiero polecić tam. No, a jeszcze do tego i dopiero do tego. Dobra. No dajcie mi po drugi. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym spokojnie pracować na kościół. To zbiera swoje plecaki, nie? Spider pluszak! Co kupiłem za ziemię? Jest! Projektant z zabawy chciał ode mnie kupić prawa do wizerunku. Ale żeby dostać kasę, musiałby mój... Słuchaj, nie ma plecaki. Szybko skoczymy tam i lecimy po... To jest tak! No, nie tak dalej. Co się dzieje? Boże, czy jakieś babce po prostu przetwarzą plecie. Siema! Dobra, ja się do góry. Dalej! Wo. No i to jest efekt, nie to są Minecraft, nie to są w Minecraftie. Był z tego taki, że słońce zachodzi. Ogłoszono sprzedaż narkotyków. Mamy połączenie z Little Tokyo. Nie. O Boże, jestem podobny do spadu. Nie bójcie się, no. Co tam jest zrobił? Po fisku handel narkotykami przebrał na siłę. Muszę to powstrzymać. Cześć chłopaki, macie na to recepty? Ej, chciałem się pobawić. Ha, działa. Nie cieszy, jak udaremnienie nielegalnej transakcji.
No właśnie. Chyba lepiej, żeby mi nie było jak przyjechał. No okej, to lecimy. O. O to jest chyba, że po prostu nie mogę. No, z tego się odbyć. No to dali! Uwaga! Zgłoszono sprzedaż narkotyków. Oczy funkcjonariuszy powiadał. Nie jest koniec, mogę wpaść. Ci goście raczej nie wymieniają się kartami bezwolowymi. Ej, panowie, nie można tak się uchylać od płacenia podatku. Oj, oj, oj! Duszy się wkurzył i to bardzo. Wow. Dobra, dobra, spider. Ej, był ładny. Au! Na osaki, nie udało mi się. Można jeszcze raz? No, to sobie nie robisz. Kiedy Harry odbywał staż w Oscorp, próbowałem tam stworzyć prototypową płynną sieć. Nie udało się. Dobra. Ta misja to ta. Bandyci, muszę wkroczyć. Bandyci ostatnio w ogóle się nie starają. A coś jeszcze w tym rejonie? Chyba nie. No, nie. Chyba raz. No, to było takie przejście. Upalić się, nie? Beznadziejny. Tak,
drugi raz czymś? Goście się już włamują, ale mogę powstrzymać kradzież. Gdzie? A sam ci, że się włamują, chyba o to. Spider-Man 2. Czy ja dotarłem na misję, czy ja przyszedłem sobie upgrading strój. A teraz nie znaleźć. Zmień strój. Zdaje się, że doktor już wyszedł. Pora zająć się pajęczą robotą. A tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Zostawcie 40 łapek w górę. Ufam wam. No dobra. 30 znów, do jutra. Miłego wieczoru wam życzę. No i do jutra, o ile wbijecie 30 łapek. A do widzenia.